w imieniu Grzegorza Brauna i środowisk chroniących życie oraz Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach zabierze głos pani Ania Krupińska. Dobry wieczór Państwu. Poprzez przynależność do Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach wniosłem pomoc i wsparcie osobom, które ucierpiały na skutek poprzez ten system medyczny. Uważam, że rodzice powinni mieć decydujący wpływ na rozwój, na wychowywanie oraz na wybór leczenia swoich dzieci. Chciałabym tutaj zaznaczyć i wyjaśnić, że nie jesteśmy przeciwko szczepieniom, bo tak mogą Państwo usłyszeć w mediach. Stowarzyszenie stara się, by szczepienia, które otrzymują nasze dzieci, były bezpieczne. Stowarzyszenie dąży do tego, by koncerny farmaceutyczne, bo tak naprawdę chodzi tutaj o zysk koncernów farmaceutycznych, zdrowie nas i naszych dzieci dla Państwa naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Głównym naszym postulatem jest zmiana kalendarza szczepień, a więc jesteśmy za tym, by przesunąć go z pierwszej doby, tak jak jest to w większości krajów europejskich. Jesteśmy jednym z dwóch krajów, gdzie szczepi się dzieci w pierwszej dobie życia. Zależy nam również na tym, żeby zgodnie z tym, co pisze producent w ulotce, szczepienia były przed podaniem dzieciom szczepionki, dzieci były odpowiednio przebadane, a więc aby były wykluczone przeciwwskazania, które podaje sam producent. Zależy nam również na tym, żeby w przypadku wystąpienia jakiegoś powikłania te niepożądane odczyny poszczepienne były zgłaszane. By tak się stało, musimy wykluczyć konflikt interesów, bo na chwilę obecną prawo jest takie, że lekarz, który kwalifikuje nasze dziecko do szczepienia, jest również odpowiedzialny za zgłaszanie powikłania. No, oczywistym jest, że ten lekarz, zgłaszając takie powikłanie, przyznaje się do błędów w kwalifikacji do szczepienia. Stąd też taki rejestr rzeczywistości nie istnieje. Mimo tego, że wszędzie mówi się, że te odczyny są rejestrowane. W większości krajów europejskich szczepienia są dobrowolne. Mimo tego, że są one dobrowolne, w przypadku wystąpienia powikłań rodzice otrzymają odszkodowanie. W Polsce, mimo tego, że rodzice są przymuszani do szczepień, takich odszkodowań nie ma. Mamy, proszę Państwa, naprawdę dużo do zmiany w służbie zdrowia. Lekarze, którzy preferują naturalne sposoby leczenia, którzy chcą się wyrwać z tego systemu, są szykanowani, są sądzeni, naprawdę są sprawy w sądach, gdzie lekarze są pozbawiani praw wykonywania zawodu. Tak być nie może i my jako Konfederacja, proszę Państwa, stawiamy temu czoła. Proszę o głosy 13 października. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam od siebie, że to, co mówiła Ania, jest całkowitą prawdą, bo jako na co dzień pracownik służby zdrowia, a dokładniej fizjoterapii, coraz więcej takich dzieci rzeczywiście trafia do nas pod nasze ręce, żeby jakkolwiek je usprawnić. I trzeba dodać, że leczenie takich dzieci jest naprawdę bardzo kosztowne, a państwo do niczego się nie poczuwa w żaden sposób. Dlatego wydaje mi się, że cały ten temat jest równoznaczny wręcz z nieprawidłowościami, jakie wykryliśmy w badanym przez pana Marcina Mięsie. Tak więc 13 w imieniu kandydatów naszego teamu, zespołu, bardzo proszę o głosy właśnie na nas, na Konfederację, może akurat komuś, któryś kandydat wyjątkowo przypadł do gustu, wpisuje się w jego takiego właśnie założenia, pokazuje wizję Polski, w jakiej chciałby żyć i tylko razem. Razem, bo my sami naprawdę nic nie zrobimy bez was i myślę, że jesteśmy jedyną frakcją, która o tym pamięta. Razem pójdźmy wspólnie na wybory i zawalczmy o naszą Polskę. Dziękuję.